Głupi najemniku, drogo za to zapłacisz. Na bogów piekła. Pakowaliśmy się w jakąś mięsożerną jaskinię. Cześć, witajcie, ja się nazywam Łukasz, jesteśmy w warszawskiej Komikslandii, w wspaniałym sklepie z komiksami i ruszamy z programem 3 na 1. Tudum! Do bunc! Nie wiem, co z tego zostanie, ale mam nadzieję, że niewiele. A ja się bardzo cieszę, że mogę z wami dzisiaj rozmawiać po raz kolejny o 3 komiksach, które wybrałem i które zrobiły na mnie duże wrażenie i myślę, że na was też, jeśli tylko będziecie chcieli i mieli czas, aby na nie spojrzeć, a może nawet i przeczytać. Sama górna półka, wydawnictwo OMG, chyba tak to się wymawia, Tyler Cross. Moi drodzy, Tyler Cross to historia kryminalna, to historia obłędna, to historia przepięknie narysowana i opowiedziana tak, że mucha nie siada. Główny bohater to koleś, który nagle w jakimś dziwnym momencie swojego życia znajduje się na pustyni, w plecaku ma kilkanaście kilo narkotyków, przed sobą pogranicze meksykańsko-amerykańskie, no i musi się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Komiks jest tak wciągający, że chociaż nie miałem w ogóle czasu, to jak usiadłem na fotelu, no bo wiadomo, że jak czyta komiks, to trzeba to jakoś celebrować. Nawet nie miałem czasu między kolejnymi stronami napić się herbatki albo jakiegoś dobrego piwka, bo po prostu mnie ten komiks wchłonął i dopiero jak skończyłem, to miałem możliwość na jakiekolwiek relacje, reakcje i tak dalej. Historia jest bardzo dobrze napisana, świetnie narysowana. Trudno mi znaleźć jakiś inny kryminał w ostatnim czasie, który wywarł na mnie tak duże wrażenie. Jedyny, który mi przychodzi do głowy, to Torpedo. Bohaterowie są, moi drodzy, pełnokrwiści. Tyler Cross, czyli główny bohater, to jest taki naprawdę zimny drań. On nie ma żadnych skrupułów. Jak trzeba zdecydować, czy strzelać, czy nie strzelać, on zawsze strzela. Ale jego adwersarze też robią wrażenie. Główny szef całego miasteczka w kilku momentach, powiem wam szczerze, że zrobił na mnie takie wrażenie, że do tej pory mam te sceny gdzieś tam z tyłu głowy. Także Tyler Cross, absolutnie 9,5 na 10. Meldujcie się w Komikslandii. Dziękuję ci, wydawnictwo OMG, za tak świetny tytuł. Mam nadzieję, że pozostałe wasze publikacje będą równie genialne. No bo ja naprawdę, naprawdę bardzo się ucieszyłem po lekturze tego komiksu. Dzisiejszym średniakiem i tytułem, który jest bardzo przyzwoity, bardzo fajny, bardzo pozytywny, absolutnie nie jest kryminałem. Jonek, Jonka i Kleks, czyli przygody Jonki, Jonka i Kleksa. Tym razem taki zebrany tom, szalony wynalazca i inne opowieści. Nie wiem, czy kojarzycie Jonka, Jonka i Kleksa, to jest komiks dla każdego. Dzieciaki mogą od tego zaczynać swoją przygodę z komiksem, ale wy także możecie sięgnąć po to. Albo niektórzy z nostalgii, ja na przykład wziąłem i sobie przeczytałem to z nostalgii. Pamiętacie, to jest 2 bohaterów, rodzeństwo i oni tam mają swojego właśnie przyjaciela Kleksa, który jest tam, wiadomo, wylał się jak Kleks z tego kałamarza. No i przeżywają bardzo, bardzo różne śmieszne przygody, albo nawet nieśmieszne. Komiks powstał w latach 80. w Polsce, no i żebyście mogli sobie przypomnieć, to m.in. takie porwanie księżniczki. O, był taki, pamiętam, z piratami Kleks, który do tej pory gdzieś tam migra. W Krainie Luster, to taki trochę psychodeliczny. Cały cykl liczy bodajże takich małych, zebranych tomów egmontowskich, chyba już jest z 8. Aż zerknę, bo nie chcę was wprowadzić w błąd, ale wydaje mi się dokładnie 8. Szalony wynalazca jest o tyle ciekawym zabiegiem, że to jest taki rodzaj antologii. Tutaj mamy, posłuchajcie, chyba 7 historii. Tytułowy Szalony wynalazca jest najdłuższy, ale mamy ponadto Szukajmy ciotki Flo, ale jest też jeden taki smaczek, może od niego zacznę, bo to się nazywa nie tajemnica, tak, tajemnica 7B. To jest historia, która powstała na początku lat 90. i wtedy w szkołach można było oszczędzać na szkolną kasę oszczędności, tak zwane SKO. To były jedyne nagrody, jakie dostawałem w szkole. Wiecie, żaden czerwony pasek mi nie groził, ale dostawałem książkę za to, że oszczędzałem w SKO i przynosiłem, pamiętam, raz na 2 tygodnie ileś tam złoty przed denominacją, jakieś tam grube tysiące, czyli dzisiaj 2 złote na to SKO. I moi drodzy, właśnie to jest historia. Z wielką, wielką nostalgią ją przeczytałem. Tajemnica 7B, gdzie główni bohaterowie zachwalają i mówią, jakie to jest rozsądne, aby oszczędzać. Swoją drogą to jest bardzo mądre, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiejsi amerykańscy studenci, właściwie licealiści, studenci mogą chodzić na specjalne imprezy, gdzie wszystko jest za darmo, picie, jedzenie, szaleństwa, tylko muszą na wyjściu wziąć kartę kredytową, czyli zacząć się zadłużać, a tutaj było promowane oszczędzanie. No to powiem wam szczerze, że taka tajemnica 7B, ja na pewno kupuję swoim dzieciakom ten komiks, bardzo wam polecam i przez nostalgię, i przez fajną, po prostu humorystyczną, pozytywną historię, abyście po niego sięgnęli. Wydawnictwo Egmont 24,99, Charlotte Paweł, oczywiście nasza mistrzyni. Dziękuję Ci, dziękuję Pani Charlotte, że robiła Pani tak genialne komiksy. Tych akurat nie znałem, cieszę się, że mogę sięgnąć po szalonego wynalazcę. Wy też sięgnijcie, to jest takie naprawdę mocne 7/10. Myślę, że nikt się nie rozczaruje tym komiksem. Teraz posłuchajcie, będę w dość niezręcznej sytuacji, gdyż komiks, który jest pięknie wydany, który nawet jest nieźle narysowany, zrobił na mnie tak przygnębiające wrażenie, po prostu tak mnie rozjechał swoją głupotą, może nawet nie debilizmem, bo nie jest tak źle, ale wierzcie mi, jest bardzo źle. Otóż Najemnik. Sympatyczny skądinąd Hiszpan Vicente Segrelles stworzył to dzieło i powiem Ci, Vicente, jesteś fajnym chłopakiem, bardzo się cieszę, nawet już starszym panem, bo ten komiks powstał w latach 70. Bardzo się cieszę, że Ty rysujesz. Tak długo, Vicente, jak rysujesz okładki książek SF, jest świetnie, bo rysujesz piękne smoki, pięknych wojowników, piękne piersiaste wojowniczki, chociaż nie wiem dlaczego one są wojowniczkami, bo są całe nagie i trzymają miecz, ale powiedzmy, że to rodzaj wojowniczki. Natomiast niestety w tej historii Vicente odważył się napisać scenariusz. Główny bohater najpierw leci na jakimś ptaku i leci do góry. To jest tak mniej więcej przez 1/3 komiksu, to nie jest żaden spoiler. Potem spada w dół przez kolejną 1/3 komiksu, a trzeciej części już wam nawet nie zaspoileruję, bo naprawdę nie warto. I zawsze, czy leci do góry, czy spada na dół, posłuchajcie, albo na jakimś dzikim ptaku, nie miejcie skojarzeń, albo jakąś windą czy czymś, to zawsze, moi drodzy, trafia na nagą laskę. Inną nagą laskę, nie tą samą. Więc jest to taki świat jakiś wymyślony, gdzie czy byś spadał w dół, czy wznosił się do góry, trafiasz na nagą laskę. Dlaczego mówię w tej chwili takie farmazony? Ponieważ to jest ten komiks. Ten komiks właśnie o tym traktuje. Nie ma tu absolutnie żadnej treści, żadnej jakiejś wewnętrznej czy zewnętrznej walki. Absolutny brak fabuły. Jest wojownik, ma miecz, jest na ptaku, leci do góry, spada na dół, trafia na jakieś dwie laski, które są piękne, mają absolutnie piękne piersi. Przyznaję proporcje, no prawie że Milo Manara. I o tym jest Najemnik. Dlaczego wydawnictwo Kurz odważyło się to opublikować? Wiecie co, dla mnie to jeżeli chodzi o rysunki, to są takie, one są ładne. To jest taki troszeczkę gorszy Storm, ale no naprawdę za rysunki ten komiks można chwalić. No kadry, wydanie, także piękne wydanie, posłuchajcie, powiększony format A4. No myślę, że jak ten komiks by się ukazał w połowie lat 90., to byłby cały zaśliniony po prostu przeze mnie i bym mówił, Jezu, jakie to genialne. Ale wtedy się nie ukazywały w ogóle w Polsce komiksy, pomijając TM Semik i Kaszora Donalda. Także no, dzisiaj jest to, moi drodzy, paździerz, bardzo zły paździerz i chciałbym go w tej chwili pogryźć i na waszych oczach podrzeć, ale nie zrobię tego, bo już to kiedyś robiłem. Nie próbujcie go czytać, możecie go dać jakiemuś znajomemu, który lubi okładki stworzone przez Vicente Segrellesa, ale bynajmniej nie próbujcie tego komiksu czytać. Najemnik, Szalony Wynalazca i inne opowieści, a także Tyler Cross to dzisiejsi bohaterowie. Jeżeli ktoś z was się nie zgadza i twierdzi, że na przykład Najemnik powinien być arcydziełem, bardzo chętnie z nim podyskutuję. Także komentujcie, subujcie, lajkujcie albo i nie lajkujcie. Miło mi było z wami dzisiaj rozmawiać o komiksach. Do następnego razu. Trzymajcie się.